Siema, witam w kolejnym filmie, który jest początkiem nowej serii na kanale, czyli poradniki do Kayo Perico. Możecie oczekiwać tutaj wielu odcinków, z którego dowiecie się, jak grać Kayo Perico. Na początku tej serii zaczniemy sobie od tego, jak poprawnie lutować schowki na wyspie, tak żeby nie zostać wykrytym. I w tym filmie pokażę Wam, jak lutować poprawnie schowki na lotnisku. Jest to moim zdaniem najprostsza lokalizacja, jaką możecie zlutować, z tego względu, że jest tutaj najmniej bugów i najmniej przeciwników. Po prostu najłatwiej jest tutaj uzyskać dostęp do schowka. Zanim zaczniemy, to zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ będę Wam pokazywał wiele odcinków z Kayo Perico i nie tylko. Mam też plany na następne serie, które na pewno się przyda wielu osobom, tak więc myślę, że warto, chociaż to już sami ocenicie. Niemniej wracajmy już do tego, co ważne, czyli tutaj skupmy się na odcinku obecnym. Tak więc ja sobie wybieram tutaj Longfina i podejście od strony głównego doku będzie najbliżej, żeby udać się na lotnisko. Tak więc widzimy się już na lotnisku. No dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak więc zaczniemy sobie od tego, żeby wyeliminować sobie o tego gostka. Ten gostek sobie chodzi tutaj mniej więcej do tej pozycji skrajnej. I tak chodzi sobie od tej właśnie pozycji do mniej więcej tej przejścia, do tego wejścia do hangaru, nie? Naszym celem, żeby nie zostać wykrytym, będzie wyeliminowanie go właśnie w tym miejscu. Ponieważ żaden z wrogów na mapie tutaj stojących, czy też tutaj będzie przejeżdżający taki samochód, nie będzie w stanie go zauważyć. Tak więc czekamy sobie, aż on tutaj znowu podejdzie do tej lewej strony. Gdy już będzie zawracał, to walimy mu banie i będziemy mieli dostęp do hangaru. Dobra, już zawrócił. Powinno i tak wystarczyć na spokojnie. Tak więc wystarczy zabić tylko tego gościa, żeby uzyskać dostęp do hangaru, gdzie mamy dwie różne skrytki. Tutaj jest pierwsza. Proszę bardzo. No, może moja postać się ogarnie, to Wam pokażę. No, tutaj mamy pierwszy schowek. Pyk, pyk. Tutaj mamy zielone. No i drugi schowek, do którego możemy się dostać. Robimy to za pomocą wózka widłowego. Musimy sobie wziąć właśnie ten wózek i podnieść tą paletę, żeby móc się wspiąć do tego schowka, bo on jest wyżej i nie ma innej możliwości, żeby tam wejść. I ustawiamy go sobie mniej więcej na wysokości tej skrzyni, która znajduje się tutaj za tą kratą u góry. Wchodzimy sobie od tyłu najprościej. Wspinamy się. I tutaj po prawej stronie mamy dostęp do drugiego schowka. Tutaj również widzę, że mamy zielone, chociaż ja to już robiłem dokładny zwiad wyspy, więc wiem, co jest tutaj w tych skrytkach, ale specjalnie to wcześniej zrobiłem. No, tak więc tutaj mamy lokalizację dwóch tutaj rzeczy w tej skrytce. No i teraz przejdziemy do drugiej rzeczy, jaką możemy zlutować na lotnisko, do drugiego schowka. Ten schowek znajduje się oto w tym miejscu i żeby uzyskać do niego dostęp, musimy wykonać następujące rzeczy. Musimy wyeliminować tego gościa, ale musimy uważać, bo tutaj, w tym miejscu, tu gdzie celuje, znajduje się kamera i no nie możemy go tutaj zabić, bo jak kamera go zobaczy, to będzie alarm. A tego gościa musimy wyeliminować, ponieważ on jak będzie szedł z tej górki, bo on to teraz wraca sobie pod górkę, a teraz za chwilę go zabiję. Jak on sobie będzie wracał z tej górki, tu w dół będzie szedł, to on może nas zobaczyć tutaj niestety przez tą drewnianą ścianę. Więc dlatego musimy go wyeliminować. Gościu leży za kamerą daleko, więc nie ma tutaj mowy o wykryciu. Kolejna rzecz. Tutaj uważajcie sobie na tego gościa. O, teraz się obrócił, jak widzieliście na minimapie. Wspinamy się tutaj, jak ten gość jest obrócony. I proponuję go zabić, ponieważ on tutaj również może nas zauważyć, więc lepiej się go pozbyć. I sobie niszczymy tą kamerę tutaj u góry.
możemy zniszczyć maksymalnie 5 kamer, pamiętajcie, w trakcie całego napadu. I to jest jedna zniszczona kamera podczas uzyskiwania dostępu do schowka. Tych dwóch gości nie musimy zabijać, nie ma takiej potrzeby. No dobra, więc wam pokażę, że już mamy dostęp na spokojnie do schowka. Czyli zabijamy tego gościa, tamtego gościa, pamiętajcie, za kamerą, tam wyżej jak idzie pod górę. No i niszczymy tutaj kamerę. I w ten sposób mamy również dostęp do schowka. Proszę bardzo. Tak więc to jest, to by było na tyle, jeśli chodzi o schowek. Jeżeli chcecie, możecie zabić tych dwóch gości. To wam od razu jeszcze pokażę w sumie. Możecie ich zabić, obu. Ale jeśli ich zabijecie, to musicie pozbyć się również gościa, który tutaj patroluje tutaj lotnisko, i on jeszcze jeździ do północnego doku tam robić rundkę. Więc no jeśli go, ich dwóch zabijecie, no to będziecie musieli również zaczekać na tego gościa. On właśnie teraz jedzie, no i za chwilę będziecie musieli go zabić, bo podczas nawrotki no prawdopodobnie ich zauważy, więc i będzie alarm. Tak więc czekamy na gościa. Okej, koleś się zbliża, dobrze przycelować, żeby trafić w głowę. I cyk. Mamy pewność, że nie zostanie wykryte żadne ciało, bo tutaj już nikt nie będzie przyjeżdżał. No i słuchajcie, pojeździłem sobie troszeczkę po wyspie, tutaj zbliżam się powoli do rezydencji El Rubio. No i dalej mnie nie wykryli, tak więc wychodzi na to, że wszystkie osoby, które zabiłem tam na lotnisku, nie zostały wykryte, tak więc dalej działam sobie pod przykrywką. Także na spokojnie możecie teraz sobie lutować to lotnisko według tego, tak jak wam pokazałem, i nie powinno być tutaj żadnego alarmu. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze naśladować mnie tak jak ja to zrobiłem, w tej samej kolejności najlepiej i w tym samym miejscu zabijać tych ludzi, których ja zabijałem. Wtedy macie pewność, że to się uda. Ode mnie w tym filmie to już będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Widzimy się w kolejnym poradniku już niedługo. Siema!